body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochane Asiarki, w kolejnym porannym odcinku ze Skyrima. Słuchajcie, mam w końcu wolny dzień, mogę wam troszkę ponagrywać. I też to robię. Natomiast, słuchajcie, troszkę poczytałem. I wiem na przykład, żeby jakieś tam elfie rzeczy robić, to muszę sobie boostować kowalstwo i się uczyć i robić tysiąc innych rzeczy. Podobnie z łucznictwem i innymi rzeczami. Także powiem wam, moi drodzy, że dużo, dużo roboty przede mną. Wiem, że żeby dojść do elfiego kowalstwa muszę mieć 30 umiejętności, a ja mam dopiero 17. Więc tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak troszkę pobawić się w kowalstwo. W związku z tym biorę wszystko, co tutaj mam, jakieś pobrałem rudy i tak dalej. I robię wszystkie dziwne rzeczy, które mogę tylko robić, żeby sobie móc zaraz wytwarzać jakieś dziadowskie przedmioty. Ale czego się, wiecie, czego się nie robi dla pieniędzy? Mamy trochę skóry, więc sobie poróbmy paski. Bo to wszystko przecież jest ważne. Kozia skóra. Żeby tylko nie robić z niedźwiedziej, bo ja potrzebuję niedźwiedzie skóry. Wilża też można. To ja wiem, że to mi nie daje kowalstwa, ale da mi kowalstwo, to z tego zrobię, więc będziemy zaraz sobie, wiecie, działać w tym temacie. Nie wiem, czy nie za dużo, bo też, żeby nie przesadzić. Róbmy te jeszcze dwa złosia. Będziemy mądrzejsi. Wiem, że to trochę nudne jest. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że tak być może. I sorry. Sorry z góry, ale też no kurde. Słuchajcie, trzeba. Takie rzeczy też są w Skyrimie. Jakby no, to boostowanie kowalstwa czy innych umiejętności no musi mieć miejsce. Więc dobra, słuchajcie. Robimy dalej. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Żelazny ćwieciowy. Biżuteria. Kościany. Kościany? No nie mam tych kości, więc nie. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej. Tego też nie zrobimy, ale patrz jakie to jest drogie. Trzeba będzie kiedyś na nich popolować i zrobić te chociażby to zobaczyć. Ale tak, biżuteria. Słuchajcie, ja mam bardzo dużo jakichś kamieni, więc zróbmy to z ametystem. Proszę, jaka wartość. Coś jeszcze mogę zrobić droższego. Patrzcie, nie mam granatu bez ska. 120 złoty pierścień. Poróbmy trochę tych rzeczy. Złoty naszyjnik. Poróbmy to, potem to się sprzeda, będzie hajs. Skórzany, robimy zbroję skórzaną, buty skórzane po kolei, tak? A kowalstwo rośnie. A kowalstwo, słuchajcie, rośnie, bo tak, bo stalowe nie możemy zrobić. Żemieniowy jest mniej warty, prawda? Dokładnie, więc róbmy skórzane. Nie będę robił tego oczywiście cały odcinek, ale trochę porobimy. Już mamy 20 level. Coś jeszcze możemy zrobić? Chyba nie, wszystko. No dobra. Porobiłem troszkę. Trochę nam to kowalstwo wskoczyło o kilka poziomów. Nie będę może robił tego teraz więcej, ale taka robota jest. Zobaczcie, 3 levely nam wskoczyły. Nie ma co narzekać. Dzień dobry. Pomagam mojemu. Rozejrzyj się. Chcę ci sprzedać moje graty, wiesz? Broń, mogę sprzedać ci z broni.
Nie, ale ze strojów na pewno. Wiecie, nic nas nie kosztowało, bo te skóry były po prostu moje. Mógłbym jeszcze porobić skóry, chyba to zrobię, różne. Te sztabki to ja sam pozabierałem, jakieś żelaza czy coś. Ale chyba nie mam pasków skóry. Wiecie co, więc może pokarbujmy jeszcze troszkę. To jest niedźwiedź, to nie. Nie? Też nie. Paski skóry możemy zrobić. Dobra, to zróbmy jeszcze troszkę. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli rzeczy. Środki jest ich jeszcze więcej. Tarcza. Chyba zbroja dużo kosztuje. Bierzemy to. A to właśnie będziemy jej używać, nie? To jest logiczne. Stalowy. A patrz, już nam wskoczył level. Więcej nie zrobimy. Ale jak zrobimy jeszcze paski skóry, to to się jeszcze ciągniemy. Tak, wiem, że to nie, może nie jest najludniejsze, najciekawsze, ale... Ale trzeba ogarniać ten temat, słuchajcie. Skórzany. Dobra, sprzedamy to i to chyba będzie wszystko. Myślisz, że najlepszą broń i pancerze? Znaczy, jeszcze co w tym sklepiku drugim ma nasz przyjaciel. Nasz nie, przyjaciel, czy? Kolega. Może jakieś sztabki ciekawe. Właśnie, ten kamień księżycowy. Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Wiem, że to chyba sporo kosztuje, ale będę z tego coś robił. Nie masz. Pójdziemy dalej. Zobaczymy, bo ten księżycowy kamień będzie mi potrzebny do... Aha, zamknięte? O co, kamień? Poczekajmy godzinę. Księżycowy kamień będzie nam, słuchajcie, potrzebny. No dobra, nie ma tego faceta. Trudno. Idziemy, oddamy też wszystkie sztabki. Dzięki tobie ocalono zielono. Oddamy sztabeczki. Ładni cesarscy smoki. Dla mnie bez różnicy, co zabiję. Niech przyjdą. Czegoś ode mnie córki chcą, zaraz ogarniemy. To było chyba w różnych. Co ja dla was mam? Paski skóry. Oddamy. Chyba wszystko, nie? Stąd do zabrania. 220. Bo skóry niedźwiedzi potrzebuje. Granatów w sumie nie potrzebuje. Czaszki trolla też nie, ametystów też nie. To niewiele zmieniło, ale zawsze coś. Klucze, księgi, żeby przeczytać i oddać. Dobra, słuchajcie. Mamy to, co mamy. Pogadajmy jeszcze z córeczkami. A, wyszły. To nie pogadamy z nimi. Podoba mi się tu. Drzewo w parku jest takie ładne. Cieszę się. A pójdę tam, bo ja chyba nie widziałem tego parku. Po tym, jak tam pomogłem to drzewko odbudować, zabijając wije różne. Oczywiście źle poszedłem. Czemu mnie to nie dziwi? Faktycznie odrosło.
Szukasz mojego męża na... Jesteś po ślubie? Bo tak wyglądasz. Koniecznie traktuj żonę z szacunkiem, na jaki zasługuje. Po ślubie? Wyglądasz? A co chodzi? Właśnie, żonę trzeba se wziąć. Kurde. Kurde, blaszka. Ale dobrze. Zobaczmy misję. To jest nie do zrobienia. Zaznaczenie Milaka. No tak, to... Wiem, że ta wyspa niestety jest nie dla mnie. Krótsza szkała i po prostu krótsza skała. Nie. Daleko to jest? Zobaczmy na mapie. Oj, daleko. Coś to jest bliższego. Obrońcy świtu, to wiadomo, wampirki. Dobra, widzę co? To też było daleko. Ale ja tę misję już tak długo robię, więc zróbmy tak. Pójdźmy tam szybką podróżą. Nie dojdziemy jeszcze oczywiście w tym odcinku raczej w to miejsce, ale idźmy w tą stronę. Na pewno nas jakieś fajne przygody spotkają. Tutaj weźmy, pogadajmy jeszcze. Może coś ciekawego nas spotka. Dobrze cię znowu widzieć. Chcesz może zatrudnić dzielnego, choć mało doświadczonego najemnika? Nie, dziękuję. Mm-hmm. Wybacz, nie chcę cię urazić, ale to z Juanem należy załatwiać interesy. Ja już dawno... Masz dla nas jakieś wieści? Do nie może się ukrywać w nieskończoność. Przyjmuję tylko monety. Zaspokój dobrze. Apetyt. Dobrze. Ty masz tylko pożywienie, rozumiem. Czyli w sumie nic nie zrobimy z tobą, przyjacielu. Idziemy dalej. Zobaczymy na co i na kogo trafimy. To zawsze jest zagadka. Przygotujmy już łuczek. Niezła strzała, 10 ma. Właśnie miałem strzały porobić. Uch, nie pomyślałem o tym. Bo mam masę żelaznych, które się do niczego nie nadają. Jezu, przestraszyłem się. Przestraszyłeś mnie, wilku. Jak mogłeś? Idziemy dalej. Znajdźmy jeszcze się trafimy na jakieś giganty albo smoki. Oho, albo bandytów. Strzał w oko, to było piękne. Tu jest ich więcej? Aha. Takie coś na górze lata. Znowu smok, tak? Rozumiem, grubo. To nie wiem, czy mam walić w nich, czy w smoka. Zostaliśmy rozbici! Odwróć! Ja!
Bez kitu. Tu mam szczęście od tych bandytów. A smog nas zostawił, tak? Nie zdążyłem z tego powodu płakał, ale... Zrobił mi nadzieję. Tego się nie opłaca brać. Ale to podli bandyci, tak sobie człowiek idzie. Mikstura pomniejszej magii. A tu człowieka atakują. Co tu jest napisane? Pokażcie mi mapkę. Północne, no nie, trzeba się jakoś trochę bardziej w lewo, więc może tu pójdziemy, chodźcie. Pewnie spotkamy smoka zaraz, znając moje szczęście. Tak to jest, idziesz sobie w Skyrim drogą i zaraz cię banici, bandyci atakują. Nie ma lekko. Coś tak mi się wydaje, że ci cesarzy o porządek wcale nie dbają tutaj. Liska nie atakujemy, ale wilczka. Wilczka trzeba. Co ty, zerwałeś jakiś pierdzień, panie wilku? Chyba, że pan za człowieka albo komuś palec urąbał. Patrzymy w niebo, bo wiecie jak to wygląda. My tu gadu gadu, a tu smok. To coś jest, jakaś lokacja tu jest. Zróbmy sobie taki, wiecie, profilaktyczny, szybki zapis. Szanuję. To jest chyba lepszy od moich, czy nie jest lepszy? Trzynaście... 45. Teraz to muszę porównać. Ale mam zeza. Dobra, przerwę tę dysputę, zobaczę. W stroju. Nie. Aha, moje są lepsze, więc to wyrzucam. Szkoda trzymać to w ekwipunku. Upuść. Opuść. Opuść. Idziemy dalej. Mema poddaje. A takiej nie zabijemy.
odchodzimy z Niemca. Reduta. Ordona prawie. Idziesz ze mną? Czemu ze mną nie wyszłaś? Oliwia, ja cię potrzebuję. A, bo ty jeszcze strzelasz. Chodźże ze mną. Ja jestem bardzo odważny, ale jesteś u mojego boku. No. Headshot! Pięknie. To lubię. Absolutnie nie. Co robisz? Ha! Mam cię. Co masz przy sobie? Absolutnie nic ciekawego. Super. A tu nic nie widać. To trochę oświetla, nie? Ale nie bardzo. Mikstura magii. No dobra, nie używam, ale bierę. Beczka sól. Nie wiem, czy to mi się czegoś przyda, ale weźmy. A tutaj nic nie było. Kufel. Krzesło usiąść. A tak, szału nie ma, słuchajcie. Idziemy dalej. Dzień dobry. Masz trochę więcej. Niezły łuk. Wezmę go, najwyżej potem się go wyrzuci. Przejdźmy dalej, co tutaj jest. Szafa, przeszukajmy. Ubiór. Nie, bo to dla... Chociaż tutaj ciemno. Nie mogli się doświetlić? Głupie to, co tu mamy wino z Alto. Weźmy, że potem się sprzeda beczka. Jabłko dla dzieci, to się przydaje. Idziemy dalej. Idziemy w te drzwi. Rozumiem, Lidia. Dostałaś pindol.
Najpierw wejdźmy tutaj. Dziadko, chleb. Pusta szafa. Super, że jesteś. Otwórzmy skrzynkę. My za pierwszym razem. Pięknie. Płytowy hełm, ale to ciężka zbroja. Na razie to do sprzedania, ale weźmy. W kredensie. Nic absolutnie nie ma. W worku mąka. Mąka jest dla frajerów. Książka jakaś, przeczytajmy. O, blokowany wzrost. Nie blokuje nic, bo mam w ręku czar, ale spoko, szanuję, dziękuję. Lecimy dalej. Beczka, jabłko. Jabłka bierzemy, bo dzieci lubią jabłka wcinać. Co tu jest? Maluski miód. Pusta beczka. No, super inwestycja. Tu możemy jeszcze iść. Dużo jest tutaj Nie, tędy wchodziłem. Chyba najpierw zobaczmy tą lokację, a potem pójdziemy dalej. Drzwi. Aha, tutaj byłem. No dobra, to tutaj nie byłem. Podejdźmy tam, zobaczmy, czy tam jest. Sobie druga strona. To też są drzwi? A, w do Skyrim, to nie chcemy. Są ci wrogowie, bo tu nikogo nie ma. Nudna ta lokacja. Znaczy, że się zgubię cały i nie schodzę. Co to było? Wszystko jasne. Aha, wampirze pył. Tam była jakaś poczwara, widzieliście to? Która się paliła. To jestem zawsze w czepku urodzony, bez skitu. Co tu jest? Kredens. Pełniona niska. No, szanuję. Szanuję takie znajdźki. I tu ktoś się chyba palił. Jakiś taki demon, czy coś? Czy mi to się przyśniło? Może mi się przyśniło, ale idźmy na górę. Chodź, chodź, Lidia, idziemy. Skyrim? O! Oh. Ha? Co to było?
Szybko poszło. To lubię. Co ty miałeś? Bagienną grzybnię. No dziwne, że byłeś wściekły. Co tu jeszcze masz? Tu jakieś czaszki. Czaszka trolla za 5 już jedną mam, dziękuję. Wilczy korzeń weźmy. Flat. To jest pewno to. Otworzymy zaraz. To mogą być jakieś fajne rzeczy. Misa z czaszkami, no tak. Świetne. Dawaj kufer. W kufrze mam złoto. Fajny ten był. Szkoda, że go sprzedamy i nie będziemy używać, ale szanuję, że był taki fajny. Co tu jeszcze jest? Naszyjnik. Nie bierzemy. Co to jest? Paski skóry. Wilczy korzeń. Możemy wziąć. Słodka bułka, to olejmy, paski skóry możemy zabrać. W kredensie mamy lalkę, no to bierzemy szkło. To się też chyba przydaje. Stolik nocny, kufel. No to ładnie spałeś. Przed każdym spaniem kieliszek, nie? No i co? Po co ja tu wchodziłem? Jak tu nic nie ma. Ej, to jest jakieś oszustwo. Nie, no nic tutaj nie ma, panie elfie Januszu. Nie kumam. Albo jestem ślepy, albo nie wiem. Napiszcie mi, czy jestem kompletnie głupi, czy nie. Bo jakby, kurde, tam nic nie było. Wiecie, chyba, że wykonałem to przed czasem. Tam powinien być jakiś więzień, a ja się wybiłem. Wszystko jest możliwe, słuchajcie. Tu wchodziłem, tu gdzieś tu chyba się wychodził. Tak, tędy. Wasze zdrowie.
Tu się wychodziło, zakładamy, że całość zbadałem, chociaż wydaje mi się, że jakieś tam komnaty pominąłem. Ale już nie będziemy się, kochani, rozdrabniać. Jak mówiłem, nie będziemy wszędzie, bo się po prostu nie da. A tymczasem Bogiem Lasem zwiedziliśmy redutę przy złamanej wieży i w następnym odcinku będziemy ruszali dalej w podróż, żeby uwolnić pewnego zacnego młodzieńca. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, hej!